pogadać, chłopaki. Słuchajcie, jestem w takiej małej miejscowości Kinross w Szkocji i tutaj zauważyłem ciekawe garaże dla rowerów. To jest taki parking, gdzie tu zachęca się, żeby ludzie zostawiali samochody, a dalej szli pieszo, albo właśnie rowerami, albo używali autobus, żeby nie było zanieczyszczeń w mieście. No i taki przygotowali super parking. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Zobaczcie, to są takie małe domki metalowe połączone. To jest mój rower, czeka na zaparkowanie. Drzwi są otwarte. Tu jest taki prowadnika, gdzie właśnie wjadę kołami i tam jest takie jakby widełki, że by rower się nie przewrócił. Jest pod dachem, nie pada, bezpiecznie. I potem jak tu jest jakiś wieszak, zobaczcie, że można sobie jakąś torbę na przykład powiesić. Nie wiem, to jest coś zepsute chyba, ale to, że można jakąś torbę powiesić. Także taki, a nie, to było, wiecie co, to była taka linka, ona się urwała po prostu, żeby za bardzo, żeby te drzwi, jak wieje wiatr, żeby nie uderzały o sąsiedni domek. No i teraz pokażę Wam, jak właśnie wjadę rowerem do domku. Powieszę tutaj torbę, żeby mi nie przeszkadzała. Nóżkę trzeba przyłożyć. I tu zobaczcie, prowadzę na tą prowadnicę. I idealnie pasuje pod rower. Zobaczcie. Idealnie się mieści. O. Także mój rower jest tutaj teraz schowany bezpiecznie, ale jeszcze muszę zamknąć drzwi i użyję do tego mojego zapięcia rowerowego. Haha. Drzwi. To mamy to zapięcie. To jest takie solidne zamknięcie, powiem Wam, z takiego specjalnego materiału, że trudno go przeciąć, także ten rower na pewno nikt nie ukradnie, a poza tym to zapięcie i tak włożę ze sobą, żeby przyczepiać rower. No i co? Rower w garażu, bezpieczny, mogę sobie iść pozwiedzać miasto. Moje bąble, kocham Was, wsiaki.